Apel ostatniej szansy. Ląd do tego dynamitu już się tli. Apel lewicy do premiera. Proszę wycofać wniosek z Trybunału Konstytucyjnego. Politycy lewicy apelowali w czwartek do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku dotyczącego wyższości prawa unijnego nad krajowym. To niezwykle szkodliwy wniosek, powoduje kolejne napięcia między Polską i Unią Europejską, przekonywał poseł klubu lewicy Krzysztof Śmiszek. Apel lewicy nie przyniósł jednak skutku, bo po południu TK ogłosił wyrok w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym. Trybunał Konstytucyjny w czwartek zakończył rozpatrywanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zapisanej w traktatach zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Kwestią tą Trybunał zajmował się podczas rozprawy już kilkukrotnie. Wniosek szefa rządu rozpatrywał w pełnym składzie, pod przewodnictwem prezes TK Julii Przyłębskiej. Lewica, konflikt wykreowany sztucznie. W czwartek rano konferencję prasową przed siedzibą TK zorganizowali politycy lewicy. Dziś o godzinę 10 odbędzie się tak zwana kolejna rozprawa. Mamy dziś kolejną odsłonę tej destabilizacji stosunków pomiędzy Polską a Unią Europejską. Kolejną odsłonę tego żenującego spektaklu, jakim jest walka polskiego rządu z instytucjami Unia Europejska, mówił wiceszef klubu lewicy Krzysztof Śmiszek. Polityk wskazywał, że nie ma konfliktu między konstytucją a prawem Unia Europejska, między normami konstytucyjnymi a normami traktatowymi czy normami innych aktów normatywnych w Unii Europejskiej. Ten konflikt jest wykreowany sztucznie, po to, by odcinać polityczne kupony od awantury wokół naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ocenił Śmiszek. Według niego, każdy odpowiedzialny rząd jak najszybciej próbowałby rozwiązać problemy, które pojawiają się w każdym państwie na linii państwo członkowskie i instytucje europejskie, a tymczasem premier Morawiecki dorzuca do pieca, jeśli chodzi o podgrzewanie tego konfliktu. Ląd się tli. Premier Morawiecki, składając wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, podłożył dynamit pod nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Ląd do tego dynamitu już się tli, powiedział Śmiszek. Polityk przekonywał, że wniosek złożony przez Morawieckiego jest niezwykle szkodliwy, bo powoduje kolejne napięcia, niepotrzebne, sztucznie wykreowane między naszym państwem a instytucjami Unia Europejska. Panie premierze, jest jeszcze czas, proszę wycofać wniosek z Trybunału Konstytucyjnego, proszę rozpocząć normalne rozmowy z instytucjami europejskimi, byśmy my, Polacy, nie musieli płacić za pana błędy i pana wojenkę z instytucjami Unia Europejska, zaapelował wiceszef klubu lewicy. Inny poseł tego klubu, Andrzej Szejna, mówił z kolei, że TK, zajmując się tym wnioskiem, to tak jakby orzekł o wyższości Święty Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, by każdą decyzję Unia Europejska zmierzyć, skonfrontować z konstytucją i stwierdzić, nie jest zgodna z konstytucją, powiedział. A zrobi to, na życzenie, pani Przyłębska i spółka sędziów, którzy zostali nielegalnie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, która również jest organem powołanym niezgodnie z polską konstytucją, dodał. Zdaniem Szejny, to, co nam dziś grozi, to jest najpierw finansowy, a potem prawny polexit i nie ma tu żartów. Wniosek premiera. Premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do TK po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska z początku marca odnoszącym się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Jak argumentowała wówczas KPRM, wniosek dotyczy kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów traktatu o Unii Europejskiej. Zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Po godzina 10 w czwartek Trybunał Konstytucyjny wznowił rozpatrywanie wniosku premiera. To kolejny termin posiedzenia w tym postępowaniu. Ostatnio TK zajmował się wnioskiem premiera w tej sprawie 30 września.